Prosty formularz, szybkie i skuteczne działanie to podstawa ekointerwencji. Wszystko po to, by wreszcie ukrócić na przykład palenie byle czym albo śmiecenie byle gdzie. To jest ważny, bardzo ważny krok w tej naszej wspólnej rewolucji i dążeniu do tego, aby świat i przyroda była lepsza. Ekointerwencja nic nie kosztuje, polega na kilku kliknięciach w aplikację, ale jest dowodem na naszą aktywność i przede wszystkim dowodem na naszą odpowiedzialność. Zgodnie z programem ochrony powietrza chcemy, aby w ciągu 12 godzin zgłoszenia odpowiednie instytucje podejmowały ważne działania, przede wszystkim podejmowały interwencje. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska za taką interwencję odpowiada wójt, burmistrz bądź starosta. Ale niestety wciąż jest co robić. Przekonaliśmy się o tym podczas spontanicznego obywatelskiego ekopatrolu z nieformalną ekipą Piaskownica, legalnymi offroadowcami i to nie w byle las, a otulinę Ojcowskiego Parku Narodowego. Dość często tutaj z kolegą jeździmy sobie po fajnych miejscach, po różnego rodzaju zakątkach, gdzie szukamy jakby zapomnianych ścieżek i oczywiście no, na nieszczęście napotykamy na takie perełki, jakie widać tutaj za mną. To są ewidentnie śmieci z gospodarstw domowych, począwszy od szkła, poprzez artykuły RTV, telewizory, opony. To praktycznie cała gama śmieci. Chcieliśmy zorganizować sprzątanie. Mamy samochody, którymi jesteśmy w stanie w te tereny tutaj ciężko dostępne dojechać. Natomiast próby poległy. Nie było chętnej firmy, która by podstawiła nam tutaj kontenery na odpady i zutylizowała ten eternit, papy, opony i resztę tego brudu i śmieci, które tutaj są. Jeśli choćby przypuszczasz, że ktoś pali śmieci, wyrzuca je nielegalnie, czy na przykład wypuszcza ścieki do rzek i jezior, czas wypróbować ekointerwencję.